Hej, szczęść Boże, witajcie znów w Łodzi, w naszym klasztorze, tym razem na klatce schodowej. Tutaj ostatnio działo się, był u nas przez 2 tygodnie brat Jacek Hajnos, który jest znany z takiego projektu Różnica, gdzie namalował wielu bezdomnych. U nas namalował, jak widzicie na ścianie, sen świętego ojca Dominika. Myślę, że to dla nas niezwykle ważne. Jeżeli nie, nawet mógłbym się ośmielić powiedzieć przełomowe dzieło. To nie tylko fresk, to jakaś opowieść, która chce zagościć w naszym domu. Ale o tym za chwilę. Przeniosłem się z naszej klatki schodowej tutaj do naszej auli na taką niebieską, nie wiem, turkusową, niebieskawą ścianę. Tak patrzę tu w ekranik, żeby się zorientować w kolorach, ale no, to w kontekście malarskim też jest jakoś ważne oczywiście. W naszym klasztorze w ogóle to kwitnie i mnie to bardzo, bardzo cieszy, że tutaj sztuka ma jakieś szczególne miejsce i szczególny wymiar. I przez obecność ojca Tomka Biłki, ale też ojca Andrzeja Bujnowskiego, który jest znawcą sztuki. Każdy z nas też jakoś tak czy inaczej ze sztuką obcuje, czy właśnie niektórzy mniej, niektórzy bardziej mają się za pan brat ze sztuką. Mógłbym też powiedzieć, że no tym bardziej cieszyliśmy się z obecności między nami brata Jacka Hajnosa, który jest takim dość już znanym malarzem młodego pokolenia, który zdecydował się zostać dominikaninem, co nas też bardzo cieszy. Pewnie słyszeliście też o grupie Vera Icon, która gromadzi się często w różnych miastach przy naszych właśnie klasztorach i to jest dla nas wielka radość i chluba też, że młodzi artyści chcą się z dominikanami zadawać. Ale wracam do tego, od czego zacząłem, czyli do tego niezwykłego przedstawienia świętego Dominika, które jest nowe, które właśnie gdy Jacek tutaj był, przyszło do jego głowy, do jego serca, no i teraz mamy tego owoc na naszej ścianie. To jest nawiązanie do historii o świętym Dominiku, który studiował w Palencji i w pewnym momencie, kiedy tam panował głód i wielka bieda, postanowił sprzedać wszystkie książki, które wtedy nie były tanie, żeby pomóc tym, którzy potrzebują dużo bardziej podstawowych rzeczy, nie? Którzy głodują, którzy no nie mają na życie, mówiąc krótko. I dlatego jest przedstawiony święty Dominik, który śpi i ma jakby sen, właśnie 25 rozdziału z Ewangelii Mateusza, gdzie właśnie jest to mocne słowo, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych. Mnie uczyniliście, że właśnie byłem głodny, byłem spragniony, byłem w więzieniu, byłem chory, a przyszliście mi z pomocą. To zawsze musi nas poruszać i niepokoić. Jednocześnie w tym sensie, że widzimy, że na co dzień sobie nie za bardzo radzimy z tym Słowem, z tą Ewangelią i tym samym to zmaganie jest w nas i potrzebujemy takich mistrzów, choćby jak święty Dominik, żeby na nowo zrozumieć, zbliżyć się do tej prawdy, do tej tajemnicy, do tej radosnej nowiny, że nie jesteśmy sami i nie jesteśmy dla samych siebie. To, że my się dobrze mamy, to nie wszystko. To jest wielkie też przesłanie ubóstwa, bo też to się wpisuje w nasze przygotowanie do jubileuszy 800-lecia prowincji polskiej Dominikanów, gdzie jednym z tych roków, kroków
który mamy przeżyć jako przygotowanie do jubileuszu, jest rok ubóstwa. Co to znaczy w takim dominikańskim wydaniu, w wydaniu świętego Dominika, ale też w wydaniu dominikanów dziś, w naszej konkretnej też polskiej sytuacji? My bardzo często myślimy prosto tak, ubogi, nieubogi, ma, nie ma. A ubóstwo jest czymś więcej, bo ono ma wypływać z Ducha Świętego, bo ono ma wypływać z Ewangelii. To nie jest tylko masz, nie masz. Ubóstwo też może być złe. Ale mam nadzieję, tak jak już powiedziałem na klatce schodowej stojąc, że to dzieło Jacka będzie dla nas inspiracją, że jeżeli taki święty Dominik zagościł w naszym domu, w tym wizerunku, że on też będzie wpływał na nas i przemieniał nasze serca. Że no mam nadzieję na to, że święty Dominik wyprosi nam łaskę ubóstwa, że każdemu z nas i też naszej wspólnocie, a może też szerzej, bo myślę, że ten wizerunek jakoś będzie się rozchodził, bo widzę, że się też, no podoba to jest złe słowo, ale że porusza. Nie wiem, przejeżdżała tutaj przez ten klasztor nasz moja mama. Jak zobaczyła ten wizerunek, to była cała zachwycona i pochłonięta. Stała długo przed tym śpiącym Dominikiem, nie mogąc się jakoś napatrzeć na niego. I nie tylko chodziło o to, że Jacek tak precyzyjnie wykonał choćby habit, że ona jako krawcowa widziała każdy ściek w habicie, prawda? Tylko, że on jak, jest jak prawdziwy, jak żywy, prawda? Że tu jest to. Nie? Na górze mamy te dwa okna, które Jacek na początku chciał namalować, a potem wykuł w tynku, prawda? I zostawił trochę, to jest takie łódzkie właśnie, takie niedokończone, nie takie całe ładne, całe piękne, trochę tak jak nasze życie, nasza codzienność, że jest coś prawdziwego, że jest coś pięknego, a jednocześnie jest coś niedorobionego. No i właśnie w tych oknach stoi kozioł i owca. I czy ja chcę być po stronie owiec, czy po stronie kozłów, po prawej, czy po lewej stronie? I od tego snu, i może lepiej powiedzieć od tego, co z tego snu wynika dla nas, no zależy, gdzie my będziemy. Właśnie po prawej, po lewej stronie, po stronie owiec, po stronie kozłów. No ja to tak przeżywam, że nie jestem mocny. Nie umiem być ubogim, nie wiem, co to znaczy do końca. Nawet jak mi się zdarza nawet konferencję o tym mówić, czy kazanie, też modlić się, zastanawiać, co to znaczy. Cały czas mam poczucie, że nie umiem, że nie jestem ubogi. To wszystko jakoś we mnie uderza. Też pamiętam taką legendę o świętym Dominiku, gdy się spotkał z papieżem Innocentym i chodzili po ogrodach, wtedy jeszcze papież mieszkał na Lateranie, po ogrodach laterańskich i ten przepych, ta bazylika, papież patrząc na to wszystko mówi do Dominika, no papież już teraz, czyli Piotr, nie może powiedzieć tak jak kiedyś, święty Piotr, złota ani srebra nie mam. I natychmiast święty Dominik miał odpowiedzieć, no i nie może powiedzieć, wstań i chodź. To mocne słowa, tak samo jak to rozdanie, mimo że jesteś studentem i to jest no twoje narzędzie pracy, prawda? Żeby rozdasz książki, sprzedasz je, w sensie, żeby potem rozdać to, co zarobiłeś za nie ubogim, żeby mieli co jeść. Nie? Czy to o to chodzi, żeby teraz to samo zrobić? Jakoś taki, jakoś nie, w tym sensie, że no też nie o to chodzi, że teraz sprzedajemy biblioteki i rozdajemy, a może też chodzi, nie wiem tego. To jest pytanie, to jest tajemnica, to jest coś, z czym przychodzimy do Boga, trochę jak młodzieniec, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Co to znaczy dla mnie dzisiaj sprzedać wszystko, co mam i pójść za Jezusem? Bo to o tym jest ta tajemnica, nie? Że to nie chodzi tylko mieć, nie mieć. Tylko jak usunąć ze swojego życia to, co przeszkadza mi pójść za Jezusem. Żeby
za każdym razem, gdy się spotykam z Jezusem, nie odchodzić zasmuconym. Nie? Ale żeby usłyszeć to, pójdź za mną. Nie? Czy kochasz mnie tak, żeby ja mógł być pierwszy w twoim życiu? I gdy święty Dominik się obudził, to wiedział, co ma robić. I my po 800 latach to wspominamy, pamiętamy i się tym inspirujemy. Że my też mamy powstać ze snu i zrobić to, co trzeba, żeby móc pójść za Jezusem, żeby chodzić Jego drogami, Jego śladami. Tak bardzo chciałbym się modlić o to, żeby właśnie i dla moich braci, i dla każdego też z was, żeby to mogło się wydarzyć w naszym życiu, że obudzimy się z tych naszych snów, gdzie widzimy ten 25 rozdział Ewangelii Mateusza i będziemy wiedzieć, co mamy zrobić. Jako kaznodziei pozostaje mi tylko powiedzieć: nie bójcie się. Pan Bóg przyniósł nam przez Pana Jezusa, przez świętego Dominika zbawienie, bo w nich obu było to samo pragnienie, abyśmy byli wolni dla Królestwa, abyśmy byli ludźmi ewangelicznymi, abyśmy wyprostowali nasze ścieżki, byśmy mogli pójść z podniesioną głową do nieba. Takimi czy innymi drogami. Duchu Święty, Panie, oświeć nas. Daj nam konkretne pomysły, co mamy robić w naszym życiu, abyśmy mogli pójść za Tobą, tak jak nas wzywasz. Niech to się stanie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej!